Cześć, witajcie w piątkowym socjalu, a dzisiaj opowiemy Wam o naszych wymarzonych wakacjach. Zaczynamy. Ja nie mam jako takich wymarzonych wakacji, bo każde moje wakacje spędzam praktycznie na Mazurach i to są tak jakby moje najlepsze wakacje, jakie mogę sobie wyobrazić. Oczywiście, jak już miałbym marzyć tak totalnie, to myślę, że po prostu chciałbym mieć wielki trip dookoła świata, zobaczyć wszystkie najpiękniejsze miejsca na kuli ziemskiej. Zacząłbym od tego, że zabrałbym ze sobą najukochańsza osoba, miłość mojego życia. Pojechałbym z nią do jakiegoś ciepłym kraju, zajebisty, jakaś zajebista miejscowa. To mogłoby być Rio de Janeiro, mogłoby być Cape Town w Afryce, to mogłoby być LA. Pierwsze co, to na pewno chciałabym odwiedzić Grecję, ale o tym już mówiłam. Tak czy inaczej, zawsze marzyłam o wyjeździe po Europie, no i też po całym świecie praktycznie. Oczywiście starym kamperem Volkswagenem. Tutaj możecie sobie zobaczyć zdjęcie, jakim, jak ktoś nie wie. I bardzo chciałbym się wybrać jakimś stateczkiem, może na orbitę ziemską, w stan nieważkości i zobaczyć nasz piękny, błękitny glob z innej perspektywy, niż to się widzi normalnie. Najchętniej bym chciał zrobić wszystko, czego ja kocham, czyli uprawiać sport, uczyć się nowych sport wodny, sport, który ja jeszcze nie zdążyłem się nauczyć. I co, żeby objechać cały świat i zwiedzić wszystko po kolei. Oczywiście nie wiem, czy starczyłoby mi na to czasu, ale przynajmniej takie jest moje marzenie. Chciałabym zobaczyć każdy zabytek, każde jakieś ciekawe miejsce, które tylko mogłabym zobaczyć i odciąć się całkowicie od wszystkiego, od interneta. Już się odcinam, bo po prostu już przestaję umieć mówić. Ale tak, najlepsza wakacja, jakie sobie wyobrażam, to jest po prostu piękna, zielona polana, drzewka, jezioro piękne z rybkami, pies, żona i właściwie tyle. Jakiś fajny domek drewniany, oczywiście grillowanie, robienie ogniska, chlanie, wiadomo, po polsku. Chciałbym imprezować dużo, chciałbym, najchętniej bym chciał właśnie, żeby w tym miejscu, w danym czasie, odbywał się jakiś zajebisty koncert albo jakiś festiwal, na którym był najlepszych moich artyści, jak Chris Brown, The Weeknd, Kanye West. Jeżeli jest jakieś miejsce, które bym bardzo chciał naprawdę odwiedzić, ale po prostu się boję, albo nie mam na to hajsu, na jedno wychodzi, to będzie to Korea Północna. Chciałbym tam zobaczyć ten klimat i pożyć troszeczkę z tymi ludźmi, poznać ich umysły, ich społeczeństwo. Tylko bałbym się, że ktoś mnie posądzi, że nie wiem, wyciągnąłem komórkę, zrobiłem zdjęcie i trafiam tam do jakiegoś gułagu ichniejszego na 20 lat i potem już w ogóle znikam z radaru ludzkiego. To tego się boję po prostu. No i przy okazji chciałbym podziękować za wspaniały prezent. Tutaj w naszej Niku mam kwiatek z Irlandii. Proszę bardzo. Irlandzki kwiatek, cała Irlandia w jednym. Bardzo dziękuję, jest śliczne. Mojemu przyjacielowi z Irlandii. Nie chciałbym odpoczywać, chciałbym robić mnóstwo zajebistych rzeczy i odkrywać tego miejsca jak najbardziej się da. Chciałbym spotkać w tym miejscu sławnych ludzi z Hollywood. Na przykład wyobrażam sobie, że w takim LA idę sobie do restauracji, tam się spotykam, nie wiem, z Morgan Freeman w restauracji. Po prostu chyba bym klękał i padłby na kolana, bym się popłakał. Także wymarzone wakacje Mazury albo Korea Północna. Dziękuję. Życzę Wam tego samego, albo tego, co życzycie w Waszej udanej wakacji. A Wy o jakich wakacjach marzycie? Piszcie oczywiście w komentarzach, a my widzimy się jak zwykle w poniedziałek. Na razie. A Ty, Wilsonek, byś chciał pojechać? Pewnie do jakiegoś pięknego ogrodu, bo jesteś doniczką. O, nie martw się, Wilson, tylko żart. Ha, 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 ha. Pąki.